widać, panie, w tym mieście? Nienawidzę Londynu, no to jest straszne miasto, mi się... Piękne miasto. 22 w nocy. 22 w nocy. Zestresowany tym miastem, więc dlatego się nie odzywam, bo to jest strasznie. Czyli wjeżdżamy w Oxford Street sobie. Mamo, jak ty pojechałeś? Może. Ale jak? Pod prąd. Czego? Poważnie? Bo po której stronie się jeździ? No kurwa, ja nie wiem. No to sobie. Oni po złej stronie jeżdżą. Ale to było wtedy jakoś bardziej przyjaźnie, mi się wydaje. Bo tylu światełek nie było. A to jest bardzo przyjaźnie. Okropnie tu jest. Ja to nie chcę w tym mieście żyć. Nie chcę jeszcze. Ale mają głowy do ściany. Postaram się tak jechać, żeby się nie trzęsło za bardzo, ale... To jest deptak. Oko. Ale dumny mają. Świetelka. Jak na krakowskim przedmieściu. W Wrocławiu, nie? Bo to jest fajny ten dom towarowy tutaj, ta galeria. Ja też byłam tu kiedyś. Fajnie się wam leciało w ogóle? Nie fajnie, a przepraszam, fajnie? To samo jest w powietrzu. Leci wysoko i nikt ci nie w ten. W korku tak nie stoisz. Nogami ma i tak w powietrzu. Minionek zagania wszystkich do siebie. Minionki to są takie stworki. A tu pisze Mary jakaś Christmas. Jak trzeba się. Jednak chyba na zbyt krótki czas przyjechaliśmy do was, nie? No ależ Oxford Street macie zaliczone i to w porze nocnej. Kolejny Next, na tej samej ulicy, jakie to jest Next. A tu Twan Next, który tam był. Bo to czy Swarovski, to był to nasz polski Swarovski, nie? I Lewis tak samo, nie? To też, Swatch też nasz. Pulajber tak samo. Ale te kulki to fajnie wyglądają, wiecie co, nie? Takie jak śnieżynki. Przymruży oczy, to jakby takie były te płatki. A to rickshaw naprawdę to jest zakała, a jest, są teraz już widzę nowoczesne takie. To takie nowe jakieś autobusy. O te? I przy każdym wejściu są trzy drzwi i jest czytnik do oysterki, nie? Nie można było tak zrobić, bo to przecież trzy razy szybciej. To właśnie w nich te ostatnie drzwi miały być non-stop otwarte.